Gdzie się spotykamy, co widzę? Spotykamy się na meczu Ligi Okręgowej, ostatnia kolejka trampkarzy U15, czyli rocznik 2009 i młodsi. Mecz Akademii Piłkarskiej Champion z Unią Krzywda. Unia Krzywda obecny lider tabeli, AP Champion wicelider. Jak to wygląda do tej pory na razie? Do przerwy. Druga połowa. Tak, druga połowa trwa obecnie około 60 minuta meczu. Wynik meczu 1-3 dla przyjezdnych. Także jesteśmy Krzywda. Dzisiaj gościnni dla Unii. Ale to właśnie zawsze pewnie powtarzacie jako trenerzy, że okej, jest ta porażka, jest ten przegrany mecz, ale zawsze na tym przegranym meczu można się czegoś nauczyć. Oczywiście. Sport dzieci i młodzieży uczy poprzez zwycięstwa i porażki przede wszystkim siły charakteru, hartu, ducha, pokory. Też pokory zarówno zwyciężania, jak i pokory przegrywania, czyli też należy uczyć te dzieci i młodzież, tak jak u nas trenerzy uczą, przegrywania z klasą. To już takie widzę więksi piłkarze, takie większe roczniki. Mhm. Natomiast no właśnie, oni są od początku u Was. Kamil, jak to wyglądało? Tak, to ja pamiętam rok 2018, pierwszy turniej Niepodległości. Wtedy Radio Biper było zaproszone. Oczywiście niezawodna redakcja Radia Biper, na którą zawsze możemy liczyć, jest przy okazji naszych imprez. Bardzo dziękuję z tego miejsca. Polecam. Za Waszą obecność na naszych wydarzeniach. Tak, wtedy ci chłopcy zaczynali. Byli w wieku 9 lat. I jest tutaj Bartek, który wtedy udzielał właśnie dla redakcji Bartka. Radia Biper wywiad. Ale masz świetną pamięć. Tak, dokładnie pamiętam. Też był z nami wtedy Damian Skórski, występuje obecnie w zespole już seniorów. Brawo. Red Sielczyk i walczy awans ze swoim zespołem do okręgówki. Serdecznie gratulujemy postępów i postawy też Damianowi. Pozdrawiam. A ten champion dorobiło się swojej własnej grupy kibiców. Tak, są z nami kibice. Cyklicznie dajemy znać, jak mamy jakiś większy mecz, tutaj ostatni mecz sezonu drużyny trampkarza, daliśmy znać. Piątkowy wieczór, kto sobie życzył, to przyszedł i dopinkuje naszą drużynę, żeby dała się dzisiaj wszystko. Ale to właśnie, posłuchaj, bo to jest, gracie z Krzywdą, rozumiem, że to są mecze już ligowe, to tak naprawdę twoi podopieczni, waszych trenerów i te dzieciaki mają szansę wspólnie z rodzicami jeździć w sumie no, nawet w jakieś dalsze miejsca, żeby po to, żeby poznać inne stadiony, inne boiska, innych rodziców, ale też inne sposoby gry być może. Tak, piłka nożna integruje i młodszych, i starszych, że tak powiem. Poprzez sport nawiązują ludzie dzięki naszej szkółce i tym podobnym. Przyjaźnie na wiele, wiele lat. To jest bezcenne, że tak powiem. I tutaj czynnik społeczny, wartość społeczna takiej akademii, którą mam przyjemność prowadzić, jest, że tak powiem, bezcenna. Bardzo bezcenna. Widoczne są tutaj przyjaźnie, widoczne są tutaj jakby powiązania wiele, wiele lat nawet po już skończeniu przygody z naszą akademią. Trochę tej lidze. Krzywda, jakie tam jeszcze zespoły? W tym roku gramy w lidze okręgowej. Unia Krzywda, Azbut Komarówka, Kujawiak Stanin, Orlęta Radzyń. Spory teren już. Tak, także gramy w lidze okręgowej, ale oczywiście naszymi docelowymi ligami są ligi wojewódzkie. I mamy chwilę przerwy w tym momencie, ale zamierzamy już w przyszłych latach regularnie występować w lidze wojewódzkiej już w młodszych rocznikach. Jak znaleźć informacje o AT Champion? Gdzie Was szukać? Strona www.apchampion.pl, Facebook, fanpage Akademii Piłkarskiej Champion na Facebooku. Tam nasze dane o zespołach, jak można dołączyć do szkółki i tym podobne. AP Champion. AP Champion. Wcześniej było AT Champion, no właśnie, a teraz to mi się myli. Przepraszam, panie Kamilu. Mhm. Bardzo dziękuję. No to co? No trzymam kciuki. No może tak, no w sumie bramki są dwie, piłka jest jedna, może to się jeszcze dokładnie zmieni. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Takie motto naszego klubu od początku nam przyświeca, także gramy do końca i zostało jeszcze bodajże 15 minut. Trzeba grać i walczyć. I pozdrawiamy rodziców, bo być może tutaj na tym boisku już teraz rośnie ktoś taki jak Lewandowski, więc na starość, drodzy rodzice, jeśli dokładnie będziecie wierzyć w swojego młodego piłkarza, to będziecie mieszkali w Hiszpanii.
Zgadza się, a nie tylko od święta, bo będziemy odwiedzać Hiszpanię, bo może wtedy pojedziemy do Barcelony na przykład, albo do Realu na mecz naszego wychowanka, a nie tylko turystycznie i treningowo. My jedziemy z wami. Dokładnie, także trzeba wierzyć, trzeba marzyć i trenować jak najlepiej i starać się o dobrą jakość tych treningów i wysoko mierzyć. Kamil Matczuk, Akademia Piłkarska AP Champion. Tak mecz jest. Z Unią Krzywda. Trzymamy kciuki. Drodzy Państwo, zapraszamy na mecze. Informacje o tych meczach właśnie na tych stronach, których podał pan Kamil. Dziękujemy. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie redakcję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.